Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Stellaris. Kochani, toczymy dalej wojnę. Nasza flota jedna leci tu, druga niestety gdzieś chyba zaginęła. Nie, oni lecą tu. Second. Tu jest 4000. No to wiadomo, że to będzie tragedia z tym, ale chyba jedna flota nam zaginęła, czy została zniszczona? 21 tysięcy to jest tamta flota. Nie, nie ma, nie ma. Gdzie jest tamta flota? Została zniszczona. To niedobrze. Pytanie, gdzie oni będą chcieli pójść? Budynek nieaktywny. Dobra, zmniejszmy prędkość trochę. No, na razie minerałków nie potrzebuję. Zróbmy przegląd energii. No i tyle. Jeszcze by się przydało energii trochę, nie? Wpierdzielić. No, dobra, projekty czasowe, bzdurki, bzdurki. Jesteśmy tu, leć tu. Ty na Sigawę, ty tu. Z ziemi. Niszczyciele. Może by się przydało. Tu jest 7,5 koła. Tu mają tego. No. Situation log updated. Research complete. Gdyby to im zniszczyć, może by to nas wspomogło, bo ci tu sobie są na 20 tysięcy. Niepodległe Imperium, co tu jest? O. Stanowisko techniczne to dawało coś fajnego. Szybkość naprawy statków i utrzymanie statków minus 5. Farma hydrofoniczna, klonowanie komandosi, uszkodzenia plus 25. Fajna sprawa. A możemy wziąć to w sumie. Zaraz. Aha, tu. No, także kurde, zniszczmy to. Super. Wiecie co, polecimy może tu. Polecimy tu i tu. I zobaczymy, czy tutaj mają skok tędy. Wolałbym, żeby tutaj skoków nie mieli. Mam nadzieję, że stworzę tutaj armię, która, właściwie flotę, która może coś. Według najnowszych projektów, tak. Na Sigawie niszczyciela jednego. Chociaż krążownik byłby tańszy tutaj. Kwatery załogi sobie zmienimy tu, bo korwet raczej nie będę chciał. Oni tu siedzą i co robią? Kolejne tysiące. Tu nie ma nic, rozumiem. Dobra. Fuda mamy, to mamy 218. Tu mamy wreszcie to plusy. To można by iść wreszcie, kurde, może w budynki jakieś sensowne. Tutaj 7,2. Minerałki takie i różne. Tutaj to. No, trzy. Nie ma pieniędzy. Dobra, czy tu coś wiadomo? Coś wiadomo, tutaj coś wiadomo. Wiecie co? Tu wiadomo coś więcej.
Statek konstrukcyjny. A zrób tą stację badawczą. To nasze. Tutaj warto by wysłać konstrukcyjnego statka. Jeszcze jednego może tu. A potem tu. I tu. Super. Dwa tysiące. To może być, kurde, problem trochę. Znaczy chodzi o to, żeby zminimalizować straty jakkolwiek, nie? Dobra. Second Battle Group. Możemy polecieć tam, to jest tędy. Albo tu w sumie, bo tu być może też będą mieli ten kosmoport, a wolałbym je poniszczyć, co by nie mieli więcej. Flota desantowa. Tak. No, ten kosmoport jak niszczymy, znaczy wiadomo, to będą mogli odbudować, nie, ale to też im przez chwilkę ich, hiperosłony, zajebiście. Dobra, stój. Destabilizator kwantowy, co to daje? Wpływ na wrogie statki, szybkostrzelność, super sprawa. Generator osłon planetarnych. Tworzone silne osłony energetyczne w atmosferze planety, przestrzeni... Co? Tworzenie silnej osłony energetycznej w atmosferze planety jest trudniejszym zadaniem niż w przestrzeni kosmicznej, a osłona planetarna stanowi znakomitą obronę przed bombardowaniem orbitalnym. Aha. Może działko plazmowe. Przebijalność pancerza, co prawda. Szybkość rozwoju kolonii to może nie. Dobra, weźmy ten destabilizator. Na Sigawie. Czy ja armię potrzebuję? Ile mam tutaj armii? No, nie najmniej. Z jednym tym walczymy? Fortyfikator, tak? Ten nie tu. Nieustępliwość zwiadowca. Tu byliśmy. Teraz może tu. Bitwy 17%. Tutaj mamy 14 tysięcy tylko. Troszkę mało. Jeszcze niszczyciele dorzucimy. Pytanie, czy tu coś muszę sobie zupgrade'ować. Wydaje mi się, że tak. Dobra, crossbow torpedowa. Raczej nie będziemy używać jej. Czy tutaj mamy jakieś lepsze rzeczy? 200 uszkodzeń osłon, bo zwykły ten, to co nam daje? 33 uszkodzenia osłon. Natomiast celność 76. A tu mamy celność 90. Dobra. Tak mi się wydaje. Słuchajcie, tu jest celność, namierzanie 60%, zasięg 40, uszkodzenia dziennie 1,87, a tu mamy 3. To może coś takiego. No chyba, że... Bo mamy hiperosłony piątkę. No. Tak zróbmy. To jest niszczyciel. On ma tu już na dwójce. Mamy automatyczne ulepszanie.
Hiperosłony. Bo to są wszystko small. Bo nie mamy piątego, kurde. Tu nic nie zrobię. Plus 5 na to, co mi to da. No może. No. To jest spoko. To jest korweta poniżej, czyli to jest niszczyciel, tu jest krążownik, to mamy ulepszone, mamy plus 5 energii, więc być może jedną osłonkę wstawimy i tyle. Natomiast jeżeli chodzi o pancernik, to mamy już 0. Bo to są działa takie dalekiego zasięgu, to jest to, artyleria kinetyczna. No, ona zadaje duże obrażenia wrogom. Tylko pytanie, czy chcemy taką artylerię kinetyczną? Może by coś innego wziąć? Może coś takiego? Tu wziąć artylerię i tu na medium. Na medium to i na small te. Minus 185, wiem. Large. Kondensatory, minus 25 i w dupie. Coś takiego? No może. Dobra. Jesteśmy na plusie troszeczkę. Na Sigawie jest pancernik budowany, może tą korwetę jedną. No ci przejęli. No tu nie mamy szans. I miliardy wysłali. Niedobrze, bo oni będą, kurde, miliardy wysyłać. Pytanie, czy mamy jeszcze jakąś flotę. Nie zauważyłem, gdzie ci są. My lecimy tu. Nie wiem, gdzie ci polecieli. Ci stąd. Pytanie, czy przelecimy tędy, czy stracę tę, kurde. To jest 19 tysięcy nasza flota. Gdzie my jesteśmy? Nie, tu jesteśmy dopiero. O, tu. Tu, a my musimy zrobić jeszcze jeden manewr. Wiesz co, a gdyby... Ty im to zniszczyć za darmo. To by nie było głupie. Nie wiem, gdzie tamci polecieli, kurde blaszka. Dobra. Powierzchnia tu okej. Okay. Tu okej. Okay. Na Sigawie robią to. Tu, majtka z drutu, nie ma tego. Kto? Aha. Taki harassment, tylko nie wiem, czy ten harassment jest wystarczająco dobry. Może, kurde, podzielić te statki. A ten skąd? Szesnaście i pół. Skąd ta flota jest? Dobra. Natomiast tu jest flota. O, zajebiście. Zniszczyć flotę desantową. Wtedy może nie odbiorą tego. Tu jest ta grupa. Mamy 15 tysięcy.
No. Situation log updated. Co to za celność? Nie wiem, czy uciekli gdzieś, czy co zrobili. Tu jest grupa 16-tysięczna. Tu jest grupa 15-tysięczna. Mamy 30 tysięcy. Oni mają. Na minusie. Wiem, że jesteśmy na minusie. To jest grupa, która leci tu. No trzeba ostrożnie to kurde zrobić, bo to da się zrobić. Da się ich zniszczyć tu. Tu nas w zasadzkę wzięli. O, zajebiście. Środek turystyczny. Za każdego członka federacji. Nie mam federacji. Twój wkład w limit marynarki liczony jest podwójnie. Nie mam. Nie mam pojęcia, co tu kurde zrobić. Czy odkrycia, czy dobrobyt. Koszt statków i koszt budynków spadają o 15. To jest fajna sprawa. Prywatny statek kolonizacyjny. Czas odnawiania aneksji poddanych. Umiejętność zarządcy rośnie o 2. Limit przywódców imperium wzrasta o 2. To jest fajna sprawa. Co dodaje w ogóle? Dominacja. Koszt żądania podporządkowania innych imperiów jest mniejszy o 25. Otrzymujemy też plus 20 do akceptacji, gdy dyplomatycznie podporządkowujemy sobie inne imperia. Czy ekspansja? Nowe kolonie zaczynają z jedną populacją, a potem budynki w stolicy wytwarzają teraz jeden dodatkowy punkt jedności. Układy rozlicza się połowę mniejsza. To była dobra sprawa. Bo to wtedy mniejszy koszt kolonizacji byłby. Odkrycia. Koszt budowy. Harmonia. Tu mam już wszystko. Tutaj mamy zablokowane, więc musiałbym tak czy inaczej iść w pełną coś. Tylko że kurde, może ekspansję. Albo w dominację. Chyba w dominację pójdziemy, bo teraz będziemy prowadzić wojny. No. Dobra. Sytuacja wygląda tak. Tutaj się napierdzielamy. Co to jest to? Forteca. Za 2-4 koła. Powiem szczerze, że troszkę boli to. Siedemnaście tysięcy. Forteca zaraz zginie, natomiast obce wojska są tu. To nie szkodzi. Situation log updated. Dobra, jak wygląda sytuacja na zewnętrzu? To jest 580. Wydaje mi się, że flota desantowa nadal tu jest. Dobra, widzę, że się spotkaliśmy w miejscu, w którym się nie mieliśmy spotkać. Dziesięć dni. Aha, wy tutaj stoicie w ogóle. Wiecie co? Dobra. Zrobimy tak. Weźcie ich, przejmijcie. Bo my musimy spadać stąd. Spadajmy tu. Wy spadajcie tu. No i pytanie, czy na Sigawie, kurde, zbudować coś ciekawego. Może korwety torpedowe.
kilka. No bo oni tu nas zniszczyli. Tylko że oni lecą do nas. Wydaje mi się, że tu chcą polecieć. Tylko teraz nie wiem gdzie. Dobra. Zuzamen do kupy. Oż do cholery. Mhm. Kurde, muszę zaznaczyć. O. To będzie problem, kurde. Bo stracę sporo. 22, tu jest 16. Chyba, żeby zrobić odwrót. Za 9 dni, nie, zniszczę. Zniszczą mi. Krążowniki. A miało być tak, kurde, ładnie. 5000. 22000. Pytanie, czy tu sobie poradzimy. Wydaje mi się, że nie. Zaczynamy coś ostrzeliwać już, ale to... to nic nie da. Chociaż może niszczyciele tutaj, bo tu dostali trochę. 19000, 15000. Z tyłu mamy pancerniki. 14000. 18000 do 11. Może być problem trochę. Dobra, odwracamy się. Tu jakiś harassment. Flota desantowa 101. No właśnie. 1300. Pytanie 3 na Sigawie. Pancernik. Mam nadzieję, że kurde nie słyszycie tego napierdalania z jakiegoś typa. No pytanie, czy nie odwołać, kurde, tych tu. Chociaż może nie. Tu jest 2-4, damy radę. Na 1% bitwa kosmiczna. 0203. Bo oni przejmują to, będzie dodam na chwilę. Chyba, żeby faktycznie, słuchajcie, bo tutaj nie wiem, czy to będzie. Czy to jest dobra sprawa, żeby mieć tutaj 20 tysięcy, skoro wystarczy na przykład dycha. Chociaż dycha szybciej zostanie pokonana, wydaje mi się. Dziesięć, 45 korwet. Krążownik. No nie mam pieniędzy. Zwyczajnie nie mam pieniędzy. Co nam to daje? Co oni tu mają? Czas ładowania statku, prędkość... Aha, to jest to. Dobrze, że nie mam torped, bo nie mają tutaj lasery. To, to... Trzeba by zrobić coś takiego na Sigawie. Situation log updated. W sumie, czy ja chcę tu jakoś napierdzielać to. Jak oni mają skok? Gdzie te są skurczybyki? Tu jest 19 tysięcy. Bo gdybym chciał wrócić, na przykład tu, to będzie mnóstwo czasu. Podzielmy się. To jest dobrze. Tylko po prostu... Jak mam zaznaczyć? Wy. Wróćcie do domu jakoś. Kto leci do domu?
Mamy 9000. Wy może gdzieś tu, jakiś harassment taki delikatny. 1100, 2200 plus 210. Można by skomunikować się z nimi i wykonać na zasoby strategiczne. Kupimy wasze kryształy. Więcej za 1000? Jeden do dwóch. Ale nie, ja nie chcę kryształów. Znaczy chcę kryształy, nie chcę kredytów energetycznych. Zasobami strategicznymi. A nie możemy. Bo mam... Nie, no mamy plus 72. To co się stało? Plus 300. Dobra, zróbmy przegląd taki spokojny na pauzie tego, co tu mogę zrobić. Czy mogę coś ulepszyć? Tu mógłbym pierdyknąć. Sieć kopalń. Czy coś ciekawego tu mogę zrobić? Zoo. Elektrownia betariańska. No, zwykłą elektrownię. Ty jesteś na jabłku i nic nie robisz. Idź tu na razie. Pytanie, czy coś tu zbudować jakiegoś ciekawego. Silo z minerałów raczej nie będzie potrzebny. Węzeł energetyczny jak najbardziej. Ty się tutaj coś nie nadajesz, nie, tu ciebie nie chcę, może tak. No, tu mamy jabłka kolejne, ale jabłek nie chcę. Sieć kopalń. O, i to powinno delikatnie przyspieszyć sprawę, chociaż w tym momencie to tak trochę słabo. Tu jest 118. Kto tu przeciął? Oni polecieli tu, ale ja nie chcę lecieć tu. Czekaj, bo to jest akcja... Nie. To jest ekipa, która miała lecieć stąd. Tutaj walczymy coś. Z kimś. A, to są transportowce, super. Wiecie co, gońcie ich, no. To jest dobra sprawa, niech oni kurde sobie nie myślą. Ci tu bombardują. Skąd oni przylatują? Wydaje mi się, tu już zostało zmienione, to znaczy zmienione. Zostało to kurde... stworzona znowu wormhole. No, powiem, że ciekawie mamy 12, tu jest 8000, 9000, ta flota wraca. To jest 10 tysięcy. Wylecicie stąd. W sumie to lećcie tam. Ta flota to jest ta flota. Tu jest ten krążownik, co go przed chwilą wybudowałem. To jest wyłączone. Tu węzeł energetyczny się buduje. Hmm.
9000. Aha, bo my tutaj biegniemy za nimi. By ich, kurde, trafić, to by było spoko. No. Wtedy nie odbiją tego, bo oni chyba na to czekają. Więc oni być może tutaj zostaną. Klonowanie komandosi super, uszkodzenia armii jest super, chemiczny błogostan też fajna sprawa, wielka flota. Utrzymanie kosztuje. Ten edykt ponad wszystko przekłada dumę i chwałę wielkiej floty Imperium, a jej dalsza pomyślność powinna być zagwarantowana przez działalność polityczną. Koszty ulepszeń statków minus 15, szybkość naprawy plus 15, limit marynarki wojennej plus 35, natomiast nie będzie nas stać na to. Akademia floty to jest moduł do kosmoportu. Szybkostrzelność plus 5, trafienia, namierzanie. To by była w sumie fajna sprawa. Zwłaszcza, że to jest, kurde, malutkie. 19 miesięcy, no. No, tak mi się wydaje. No tutaj mamy 10 tysięcy, troszkę mało. Mamy 1300. Kosmoport. Pancernika sobie dorzucimy. Construction complete. Nie 20 tysięcy. Skądś oni stąd lecą. Wymknie się spod kontroli. Status quo. No i teraz pytanie, kurde. Ale z tym pytaniem zostawiam was. Kochani, dajcie znać, czy toczymy dalej wojnę, czy mamy status quo. Może się ulepszymy, trochę nadgonimy, trochę im porozwalałem tam i nie wiem, zregrupować się, troszkę ekonomii może więcej, plusy, zwiększyć flotę, nie wiem, tam do miliarda. No i tyle, także dajcie znać, kochani, w komentarzu, co mamy zrobić, czy kontynuować wojnę, czy zawrzeć pokój. Dzięki, kochani, za uwagę, trzymajcie się, pa, pa.